materiał wideo został zabezpieczony. Niezła akcja, co? Wiesz, że w tym filmie, pomimo że jest ciemno, niewiele widać, a szczególnie nie widać tablic rejestracyjnych sprawcy, to mimo to poszkodowany, a konkretnie nasz klient, tak notabene, odzyskał dzięki temu nagraniu ponad 7 tysięcy złotych z ubezpieczenia sprawcy na naprawę swojego samochodu. Ten przykład bardzo dobitnie pokazuje, że warto zainwestować w wideorejestrator do samochodu, a szczególnie taki, który będzie nagrywał także podczas postoju. Tyle, że tutaj bardzo istotna uwaga. Monitorowanie parkingowe przez wideorejestratory wiąże się z pewnymi, że tak powiem, dodatkowymi aspektami, które trzeba koniecznie uwzględnić przed zakupem. W tym filmie wyjaśnię po kolei, jakie są, jak działają tryby parkingowe w kamerach oraz jakie akcesoria oraz, że tak powiem, dodatkowe niuanse, kwestie montażowe trzeba wziąć pod uwagę, aby wideorejestrator skutecznie zabezpieczył Twoje auto podczas postoju. Zapraszam! Wideorejestratory24.pl, czyli Dawid Lorenz prezentuje. Tylko sprawdzone kamery samochodowe. Często spotykamy się z prośbami o polecenie kamery z czujnikiem ruchu i dobrą baterią. No wiecie, taka, żeby dobrze nagrywała na parkingu, bo ktoś tam rysuje mi auto pod blokiem. Tyle, że nie ma czegoś takiego jak kamera z czujnikiem ruchu i dobrą baterią. Temat jest dużo bardziej skomplikowany i złożony. Ale po kolei. Tryby parkingowe w wideorejestratorach umownie można podzielić na dwa zasadnicze rodzaje. Pierwszym jest tryb tak zwany pasywny, zwykle stosowany w kamerach z niskiej półki cenowej. Jest to taki półtryb parkingowy o niewielkiej skuteczności. Dlaczego? Otóż po wyłączeniu zasilania kamera z pasywnym trybem parkingowym przełącza się w tryb czuwania na wstrząsy, spowodowane uderzeniem, kolizją czy mocniejszym trzaśnięciem drzwi samochodu. Wykrycie wstrząsu wybudza kamerę z trybu czuwania i rozpoczyna nagrywanie filmu. Zatem kamera rozpoczyna nagrywanie de facto już po zdarzeniu, które ją wybudziło. No i druga istotna kwestia, zasilanie kamery w tym trybie opiera się w zasadzie tylko i wyłącznie na energii z wbudowanej baterii. Tyle, że wbudowane w wideorejestratory baterie mają niewielką pojemność i ograniczoną żywotność, więc trudno polegać na pasywnym trybie parkingowym do skutecznego monitorowania zdarzeń na postoju. Drugim i dużo lepszym trybem jest tryb tak zwany aktywny lub inaczej nazywając automatyczny. Kamera z takim trybem automatycznie dobiera właściwy czas pracy, czyli w czasie jazdy nagrywa film w sposób ciągły w pętli, w najlepszej możliwej jakości rozdzielczości, natomiast po zaparkowaniu kamera samoczynnie, automatycznie przełącza się w określony tryb nagrywania parkingowego. A jakie to są konkretnie tryby, o tym jeszcze za chwilkę powiem. Automatyczny tryb parkingowy zapewnia niemal nieprzerwane funkcjonowanie kamery podczas jazdy oraz podczas postoju, ale spełnić należy jeden bardzo istotny warunek. Otóż kamera musi być podłączana do stałego zasilania. Pojawia się zatem ważne pytanie, jak zapewnić stałe zasilanie wideorejestratora, by ten pracował nie tylko podczas jazdy, ale również podczas postoju. Najpopularniejszym sposobem na to jest podłączenie kamery do instalacji elektrycznej samochodu poprzez dedykowany adapter zasilania. Adapter zasilania to taki dodatkowy, niewielki moduł wpinany pomiędzy wideorejestrator a instalację elektryczną w samochodzie, najczęściej do skrzynki bezpieczników. Adapter podłączamy do stałego plusa, a dodatkowy przewód ACC do obwodu zasilanego dopiero po włączeniu zapłonu. Dzięki temu kamera automatycznie rozpoznaje, kiedy silnik jest włączony i samoczynnie przełącza się pomiędzy trybem nagrywania normalnego i parkingowego. Wyłączamy zapłon. Jest włączony. Niektórzy producenci oferują także adaptery dużo prostsze do podłączenia z wtyczką do gniazda diagnostycznego OBD2, którą prostym sposobem wpinamy do zasilania bez grzebania się z elektryką w skrzynce bezpieczników. Przy czym tutaj może się zdarzyć, że nowoczesne i bardzo mocno naszpikowane zaawansowaną elektroniką samochody mogą troszeczkę alergicznie reagować na takie ciało obce podłączone do gniazda diagnostycznego. Adaptery zasilania posiadają funkcję zabezpieczającą akumulator samochodu przed rozładowaniem. Gdy napięcie z akumulatora spadnie poniżej pewnego ustalonego progu odcięcia, kamera jest wyłączana, aby nie drenować dalej akumulatora. W większości adapterów można ustawić konkretny poziom
napięcia odcięcia, poniżej którego nastąpi wyłączenie kamery. Zalecam, by ten poziom nie ustawiać niżej niż 12-12,2 V. No właśnie, i tu objawia się istotna wada zasilania kamery z instalacji elektrycznej, czyli z akumulatora samochodu. Czas pracy kamery jest uzależniony podczas postoju od kondycji i obciążenia akumulatora w samochodzie. Dlatego efektywny czas pracy kamery podłączonej do instalacji może być efektywnie bardzo krótki, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, gdy generalnie akumulatory niejako z urzędu dostają mocno po tyłku. Przy dobrych warunkach kamera może nagrywać, może być zasilana z instalacji i nagrywać przez kilkanaście godzin, ale w skrajnych przypadkach może wyłączyć się na przykład już po godzinie od zaparkowania. Innymi słowy, bardzo, bardzo trudno jednoznacznie określić, kiedy dokładnie nastąpi odcięcie zasilania kamery i kiedy ona przestanie nagrywać po prostu podczas postoju. Alternatywnym i dużo lepszym sposobem do prowadzenia stałego zasilania jest zastosowanie specjalnego powerbanku samochodowego. Zasada działania takiego urządzenia jest dość prosta. W trakcie jazdy powerbank jest ładowany, a podczas postoju oddaje zmagazynowaną energię do kamery, nie obciążając przy tym akumulatora samochodowego. Powerbank można ładować z gniazda zapalniczki w samochodzie lub z instalacji elektrycznej samochodu, a czas ładowania podczas jazdy wynosi już nawet 30, 40, 50 minut od 0 do 100%, zależnie oczywiście od pojemności danego modelu i prądu ładowania. W pełni naładowany powerbank zasila kamerę podczas postoju przez kilkanaście do nawet kilkudziesięciu godzin, ale co najważniejsze, ten czas pracy kamery zasilanej z powerbanku jest obliczalny, przewidywalny, no i nie zależy od sprawności akumulatora w samochodzie, jego obciążenia. Dla przykładu, u mnie w moim prywatnym samochodzie powerbank Celink Neo 8 Plus po pełnym naładowaniu zasila 70 Maya 810 na przód, tył z modułem 4G w trybie parkingowym przez jakieś 14-15 godzin, więc jest to naprawdę spoko wynik. Powerbank samochodowy więc jest lepszym i bardziej niezawodnym źródłem zasilania kamery na postoju, ale ma jedną wadę, jest to jego cena. No niestety tego typu dedykowane powerbanki są znacznie droższe od zwykłych adapterów zasilania i nierzadko kosztują więcej niż sam wideorejestrator lub bardzo podobnie do samego wideorejestratora. Niemniej, jeżeli ten tryb parkingowy jest jednym z kluczowych czynników przy wyborze kamery, na pewno warto go rozważyć. Jak już powiedziałem, kamera z aktywnym trybem parkingowym po zaparkowaniu auta automatycznie przełączy się z trybu nagrywania normalnego do nagrywania postojowego. No i tutaj różni producenci różnie implementują funkcję nagrywania parkingowego. Natomiast generalnie można wyróżnić takie trzy główne tryby działania. Najpopularniejszym i najbardziej powszechnym jest tryb detekcji ruchu i wstrząsów, czyli nagrywanie filmu następuje dopiero po wykryciu ruchu w polu widzenia kamery lub po wykryciu fizycznego, faktycznego wstrząsu pojazdu. Algorytmy wykrywania ruchu w wideorejestratorach niestety nie są doskonałe. Detekcja najczęściej opiera się na wykrywaniu zmian w obrazie widzianym przez obiektyw kamery. Może to być na przykład człowiek zaglądający przez szybę do środka samochodu, ale mogą to być także na przykład gałęzie drzewa poruszające się na wietrze gdzieś w oddali. Niektórzy producenci, na przykład 70mi, obchodzi tę detekcję poprzez specjalne algorytmy, które wykrywają tylko ludzi przez dłuższy czas kręcących się przy samochodzie, natomiast zupełnie pomijają jakieś mniej istotne zdarzenia gdzieś tam w oddali. Są też kamery, które do detekcji ruchu używają fizycznego radaru mikrofalowego zamiast analizy obrazu. Takie rozwiązanie na przykład ma ThinkWear U3000. Radar reaguje na fizyczny ruch w zasięgu swojego działania. I to rozwiązanie jest zdecydowanie bardziej energooszczędne, ale też zareaguje na taki bardziej istotny ruch w pobliżu, na przykład przejeżdżający obok samochód bądź osoby znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie samochodu, który monitorujemy, a nie gdzieś tam daleko w oddali. Z kolei detekcja uderzeń opiera się na wbudowanym czujniku przeciążeń, czyli tak zwanym G-sensorze. Tutaj warto poeksperymentować z ustawieniem jego czułości, bowiem zbyt wysoka czułość tego czujnika może doprowadzić do wielu fałszywych alarmów. Na przykład podczas takiej rzęsistej ulewy krople deszczu spadające na samochód mogą taki czujnik już wzbudzić i wywołać zdarzenie. Oczywiście fałszywe. Kolejnymi dwoma popularnymi trybami nagrywania podczas postoju są tak zwane timelapse oraz low bitrate. Tryb timelapse to inaczej nagrywanie poklatkowe. Kamera rejestruje w tym trybie jedną klatkę, co na przykład jedną sekundę, a następnie skleja to w jeden ciągły film i w efekcie powstaje taki jakby film w przyspieszonym tempie.
Patent ten zaoszczędzi na pewno miejsca na karcie pamięci, ale też trzeba pamiętać, że zapisywana jest tylko jedna klatka co określony interwał, czyli na przykład co sekundę. Natomiast wszystko to, co pomiędzy, no niestety będzie pominięte. No i ostatni tryb, low bitrate, i w tym trybie kamera nagrywa non-stop, bez żadnego przyspieszenia, nie pomija ani jednej sekundy, ale z obniżoną przepływnością obrazu, czyli właśnie z bitrate'em tak zwanym. No i ten zabieg znacząco redukuje objętość rejestrowanych plików z parkowania na karcie pamięci. Tak więc te trzy tryby, tryb detekcji ruchu i wstrząsów, timelapse oraz low bitrate, najczęściej spotykane właśnie tryby parkingowe w kamerach samochodowych. Co jeszcze warto wziąć pod uwagę przy rozważaniu kamery pod kątem nagrywania parkingowego? Na pewno warto zwrócić uwagę na kamery posiadające tak zwaną buforowaną detekcję ruchu i wstrząsów. Dzięki buforowaniu zapis filmu po wykryciu ruchu bądź wstrząsu rozpoczyna się już kilka sekund przed faktycznym zdarzeniem, które wywołało to nagrywanie, więc dzięki temu mamy wgląd na to, jak faktycznie doszło do tego zdarzenia, a nie tylko na jego skutek. Druga warta uwagi rzecz, moim zdaniem, to pobór energii elektrycznej przez wideorejestrator. Tutaj obowiązuje prosta zasada. Im mniej kamera pobiera energii w trakcie pracy, tym po prostu dłużej będzie pracować na postoju, niezależnie od tego, czy jest zasilana z adaptera zasilania i instalacji elektrycznej, czy z powerbanku samochodowego. Na koniec warto też rozważyć kamery z usługami internetowymi, tak zwanymi chmurowymi. Są to kamery, które są połączone z internetem przez sieci 4G LTE. Dzięki temu kamera może na przykład wysyłać powiadomienia do aplikacji w smartfonie, gdy wykryje jakieś zdarzenie podczas postoju i jednocześnie wysłać automatycznie plik z nagraniem tego zdarzenia do przestrzeni w chmurze, do jakiegoś wirtualnego dysku w chmurze. Jeszcze do niedawna tego typu rozwiązania były zarezerwowane tylko dla najdroższych modeli na rynku. Natomiast usługi chmurowe, internetowe stają się coraz bardziej powszechne, coraz bardziej dostępne, no i przede wszystkim coraz tańsze. Tak więc to też zdecydowanie polecam. No cóż, to właściwie tyle suchej teorii na temat trybów parkingowych w kamerach samochodowych. No, jak widzicie, niestety nie da się tego tematu skutecznie ograć prostą kamerką z detekcją ruchu i dobrą baterią. Jeżeli monitorowanie postojowe jest dla Ciebie istotnym aspektem przy wyborze wideorejestratora do samochodu, a wiem, że dla bardzo wielu z Was jest to jeden z takich kluczowych czynników dodatkowych, koniecznie trzeba wziąć pod uwagę te wszystkie rzeczy, o których tutaj w filmie opowiedziałem. Czyli nie tylko samą kamerę jako taką, ale także dodatkowe akcesoria, czyli na przykład ten adapter zasilania czy powerbank, a także ewentualny dodatkowy koszt związany z montażem i podłączeniem całego zestawu w samochodzie. Poradnik o tym, jak to samodzielnie zrobić, jak samodzielnie podłączyć kamerę do stałego zasilania w aucie, znajdziesz na naszym kanale. Link oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem. Aczkolwiek warto też rozważyć zlecenie takiego montażu profesjonalistom w tej dziedzinie. No cóż, mam nadzieję, że pomogłem. Mam nadzieję, że teraz już jest o wiele jaśniejsze dla Ciebie, o co chodzi z trybem parkingowym i monitorowaniem parkingowym przez wideorejestratory w samochodzie. Jeżeli jest coś niejasne, zapraszam oczywiście do pola komentarzy. A tymczasem dziękuję za uwagę i do następnego razu. Cześć! Więcej informacji o kamerach samochodowych szukaj na naszym kanale YouTube, w mediach społecznościowych i na stronie wideorejestratory24.pl.